Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Ratchet Gladiator. Teraz tak, jeżeli będziecie coś słyszeć, takiego dosyć dziwnego, to ze mną jest wiatrak, który tak jakby, no, że tak powiem, ratuje mnie od tego, żebym tutaj was nie zakichał na śmierć. Więc przepraszam, jeżeli ten wiatrak jakkolwiek będzie słychać, będę się starał, żeby odszumianie zadziałało tak, żeby go raczej nie było słychać, więc na początek synchronizacja dół, góra, dół, góra. Wszystko jest ok. Więc oczywiście załadujemy grę i dziś będziemy pokonywać Shellshocka. Uff, ale jednak gdyby się mi zdarzało kiknąć czy coś w tym stylu, to jednak postaram się to usunąć, jeżeli nie, to jak to mówią, mówi się trudno. Więc lecimy, kurde, muszę się przybliżyć troszeczkę do... I okej, jesteśmy tutaj, tam gdzie ostatnio skończyliśmy. Nie, nie chcę żadnej broni kupować. W sumie to... Shotmod bym to dał. Żeby się ta broń bardziej mi opłacała. Co ja teraz obecnie... Aha, wydaje mi się, że nie mogę już poza levelem 5? Ale dobra, więc jak mówiłem, nie... Hacker Arlo. Sexiest Robot Alive, tam, coś mi to przypomina. Jak mówiłem, nie będziemy się starać nawet tych robotów zmusić do ruszenia dupy, bo po prostu boję się, że mi zgliczyłem wszystko. Więc wszystko zostało odblokowane i zaraz będziemy ich tu niszczyć. Tutaj trzeba to zniszczyć, bo tutaj przychodzą złe beboki, których nie chcemy. Sio. Dziękuję. I teraz chyba muszę iść tam. Nie mam jeszcze turbobutów. Kurde! To jest takie wolne! Czemu? No na serio, bardzo mi się podoba ten vendor z Gladiatora. Nie wiem czemu. Jak według mnie to jest najładniejszy póki co. No i patrzcie, no i nagle mu życie powróciło całe. Patrzcie, co za... Co za przypadek. Ja go niszczę, ludzie. Niszczę! Widzę, ma tyle życia, co mu przed chwilą zrobiłem. Ale świetna jest po prostu ta ochrona. Bo żaden przeciwnik po prostu się nie skapnie, że... Ej, zaraz, przecież on ma ochronę, nie lepiej atakować tego robota, który ma ochronę? Nie, kurde, najlepiej atakować tego, który ich atakuje. Dobra. Ja tu mam takie skakanie na boki? Mam, ale ono jest takie jakieś tak dziwne. W pierwszych tych raczej takich klankach były lepsze. Jak możecie usłyszeć, mam nadzieję, że to mój humor jest dzisiaj lepszy, dlatego że wpadłem na pomysł z tym wiatrakiem i jak na razie to przechodzi. Mówię oczywiście jak na razie, żebym nie zapeszył. Pfu, pfu, pfu. I te sprawy. Bo na serio, dzisiaj mi tak wszystko dało w kość. Wiecie co, nawet nie wiem, czy jakbym nie przekręcił tego, to by się gra nie skraszowała, ale serio bym chętnie zaryzykował, żeby po prostu to przyspieszyć. Bo on tak, serio, będzie po prostu tak tracił życie. Tak troszeczkę tylko tego życia będzie tracił i tyle. Dopóki my nie będziemy... dopóki nie przejdziemy do ostatniego pokoju, gdzie już mu wpuścimy niezły wpierdziel. Dizzy. Była kiedyś taka gra, polecam. Cholernie trudna, ale fajna. W sumie ostatnio doczekał się swojej niewydanej gry. W sensie... Jakiś Polak wydał ją... no, wydał ją. I jest to, że tak powiem, legalny ROM do ściągnięcia tego. Grę przez chwilę nie ogarniałem, ale polecam, bo ładnie graficzny i w ogóle. Schodzimy tu, to jest już finała walka.
Initiate annihilation program. Okej, okay, i my cię teraz rozgromimy. God damn it, Ratchet, patrzcie cały czas na niego. Ja to muszę wszystkimi przyciskami operować na raz. To nie jest łatwe. Just die. Do it! Nawet nie patrzę, ile mam ammo, po prostu muszę to zrobić. I właśnie pokonaliśmy Shellshock. Dziękuję bardzo. Tada! Zielony medal. Charge Woodsy, wreszcie! Dziękuję. I odblokowaliśmy nowy strój. Okay. Remind me why I put up with these morons. Who else would watch Vox News? Temptation Asteroid? Galaxy's Funniest Decapitations? Yeah, yeah. Queer Eye for the Tyrannoid? I get it. Seems we've underestimated our Lumbach's friend. He got lucky. Shellshock was too slow and too stupid to be an exterminator. He should have been retired years ago. Well, he's retired now. Ratchet, however. He just may be useful. He's even more popular than you were back in your heroic youth. Come to think of it, he even reminds me of you. I said he got lucky. His luck won't last forever. Dobra, dobra, jakie lucky, to jest po prostu skill. Night flight. Ha, no, teraz możemy latać. I, okej. Okay. R2 leć. R2 lecimy do góry. Do góry? A L2 na górę. Do dołu! Ja pierdzielę. Może jestem troszkę zdrowszy, ale co nie zmienia faktu, że i tak jestem nadal pod wpływem alergii. Dostajemy miliony śrubek. W ogóle co mam zrobić? Aha, tarety. Niszczyć. Okej, okay, easy. Temat. Trzeba do nich podejść na odpowiednią odległość. I teraz pyk. On mi się nanotek podniósł. Chłe. Aha, to ja też przyciskami mogę. Tymi normalnymi. Dobra, teraz to easy jest. Dobra, just do... O kurde, za mną jest turet. O nie. Teraz to się doigrałeś, stary kurde. W oko cyklonu wchodzę, kurde. I wanna fly high. Okej, ja stąd spierdzielam, mnie już tu nie ma. Dziękuję bardzo. Kurde, najgorsze jest te wszystkie pociski w tureta. Dać. W tą wieżyczkę bym, kurde, cały czas używam tureta, bo to jest łatwiejsze słowo do wypowiedzenia. Ponieważ... Ten znaczek zielony, jak tu prawdopodobnie widzicie, jest to wyznacznik naszego celu. Czyli innymi słowy, jeżeli chcemy, żeby wszystkie nasze rakiety trafiły w wieżyczkę bojową, musimy cały czas mieć ten zielony wskaźnik na niej. Jeszcze dodatkowo nie pomaga fakt, że musimy być odpowiednio blisko. Dobra, GG i tylko jeszcze teraz jedna pozostała wieżyczka. Dokładnie. Więc bardzo łatwe zadanie, bardzo szybko można je przejść. I GG. Udało się. I did this. Inverted action. Co? Aha! Więc tak, teraz przeciwnicy nas atakują, czyli znowu taka arena. I... Musimy pilnować, aby te kule były cały czas naładowane, ponieważ te ściany się coraz bardziej przybliżają, jeżeli nie są, i po prostu w pewnym momencie mogą nas zgnieść. Więc niefajne, przyznam, niefajne, ale jednak musiało to być. Nie wiem właśnie co powiedziałem, ale okej.
A, i amunicja nam się tutaj cały czas, z tego co pamiętam, odnawia. Gdzie ja mam uciekać, ha? Panie mądry. Też w sumie. Nie, użyłem Rhino! Goddammit, jak ja je użyłem? Że nic nie klikałem. Dobra. Easy. Tam pilnujcie się nawzajem, a nie zajmujcie się przeciwnikami. Od tego ja jestem, tak? O mordę. Ojeny, dobrze, że ten nanotek się zwiększył, bo miałbym niezły problem. Tak, no tak, tak powiedzmy, że no miałbym to dosyć spory ten problem, bym tak powiedział. Tak będę z wami szczery, że no, ten problem nie byłby aż taki malutki, bo no miałem tylko 3 HP, a to nie byłoby zbyt dobre. Upgrade! Upgrade! W sumie użyję tylko B6 Obliterate. O właśnie, kurde! Nie! Aha, zawsze mogę się tu ukryć. No nie przemyśleliście tego wszyscy, twórcy. Ale to sporo expa zdobywa. Lel. GG. Dobra, pyk. Dziękuję. Pyk. Dziękuję. Kurde, zaraz tutaj otrzymam full wszystkiego. Nawet się ta broń nie zaktualizowała. Znaczy, fu, nie dostała nowego update'a. Nie zupgrade'owała się. Nie byle, Dark City Arenas. Co to jest? Aha, czyli dokładnie to samo, tylko że tym razem nic nam nie grozi praktycznie. I zdobyliśmy V5 Magma Canyona. Więc teraz chyba się na Hunter Mine. Może jak ja mogłem zapomnieć, że tej broń w ogóle. Dlaczego ona nie jest jeszcze na level 5? Ja się pytam. Że ona tak się fajnie nie leveluje. Pyk, oczywiście z tego mojego triku korzystam, bo jakby inaczej. Goddammit, żaby, przestańcie spadać. Nie wiem co to jest, ale lubię to nazywać żaby. Nie wiem dlaczego, ale... Dlatego. Może po prostu dlatego, że to przypomina strasznie żaby. I właśnie tak oto Pixel zaczyna gadać od rzeczy. No nie Magma Canyon! Nie! Gdzie Zambo? Pamiętam, że gdzieś chyba przy tej arenie było Vendor i jakbym tak łaził, to sądzę, żebym po prostu... Okej, okay. Żebym po prostu mógł striggerować jego działanie, ale jakby to zgliczowało grę, to nie byłoby fajnie. Nie, tu jeszcze została ostatnia ściana. Goddammit! Ha, tu jest za mną, świetnie. Dobra, dobra, easy, GG, a teraz ja chodzielaj. Daj mi 5 level. Give me that damn 5th level. O. GG. Dobra. You're fucking kidding me. Dobra, dobrze, że przynajmniej oni to zabili. A nie. 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 I nie. Dziękuję bardzo. Dobrze, że niektórzy przeciwnicy nawet wyrzucają amunicję z siebie, for some reason. Ale jest chyba nawet modyfikacja, która daje wam możliwość właśnie takowych... większej szansy na to, że po prostu zdobędziecie amunicję od przeciwnika. Dobra, jest level drugi, bardzo fajnie, impact moc zarobiście. Jeszcze z tego będą broń. Trust me. Hunter Mine. A.
dobra. 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 Nigdy w życiu nie zdobędę tego levela 5, co nie? To za dual wipery idą. Odbój. Jakby się tak strasznie dużo przeciwników nazbierało w jednym miejscu, to byłoby super duper. GG. Kolejny tutaj po prostu upgrade tych nanotyków przychodzi mi tak łatwo. Po prostu easy. Nie, mogę poznać level 5. Aha, chyba na początku mogę tylko do levela 6. Ej, to by wiele wyjaśniało nawet. Okej. Mój błąd. Adventure Tournament. Czyli muszę chyba na Battle Dumps, nie? I po prostu chyba kolejna walka z Shellshockiem, tylko chyba taka, wiecie, oficjalna już, tak powiem. Ale nie wiem, ja ogólnie wracam na Battle Dump tylko po to, żeby zobaczyć, czy są jakieś upgrade'y czy coś. Clank, did you see me out there against that shell shock guy? Yeah, I saw. You worry me, Ratchet. Come on, Clank. Can't I just enjoy the moment? Do you realize how many other heroes they have killed? Here, watch this. And now for a Vox News action update. The new season of Dread Zone is underway and on pace to break ratings records once again. This year's contestants include the notorious mafia crime boss known as Ratchet, seen here at his Mokhtar estate. And to think that other networks actually call him a hero. It's truly sad, Dallas. Other notable contestants include Ratchet's ruthless robotic accomplice, Clank. Oh, I never did like the look of him, Juanita. I'm just glad he's off the streets, Dallas. And lucky for us, the Vox All-Star Exterminator crew is headed once again by five-time grand champion, Ace Hardlight. Last season, Ace shocked the galaxy by terminating a record 13 contestants, including Captain Starshield, the Brown Ranger, and Mad Monkey McKnight. Dread Zone's 6 trillion fans are in for some unbelievable action over the coming weeks. They certainly are, Dallas. Yeah, I remember hearing about Ace Hardlight when I was a kid. He was this famous hero who disappeared. That must have been someone else. Why would a hero kill other heroes for money? Not money, Tin Man. Fun. I do not understand. You traitor! Do you think this is some kind of game? That's exactly what it is, Furball. And you're going to be the star of my highlight reel. I'll see you soon, Lombax. Hey, Ratchet. I know you're busy with the fighting and the jumping and the hurting, but I have a new bot upgrade for you. No i właśnie po to przyszedłem tutaj. Co? No, są zakładem państwa. Innymi słowem, nowa broń. Go Comet. Kolejny upgrade, no to kupujemy. To mi się bardzo podoba. Możemy im zmienić wygląd, ale mi się tego nie chce. Ale ten tunasur mi się epicko podoba. Tylko że nie będę tego robił, bo to jest po prostu niepotrzebne. Nie, tylko że mi się ta kolorystyka podoba. Tyle. Mam coś nowego do kupienia w ogóle z broni. Byłoby fajnie. Arbiter. Innymi słowy takie... O! Wręcz update. Pierwszy. Co on daje? Zobaczmy. Czy to... Tak. Nie, to nie to. Nie wiem, co nie daje. Dla swego bym kupił ten arbiter? A, tak w ogóle to w Battle Domy nie możemy używać broni. Z jakiegoś powodu. Więc chodźmy tutaj i przejdźmy ten cały tak zwany tournament.
żeby zdobyć lepszą zbroję. Arbiter, czyli prawdopodobnie jedna z tych lepszych broni. Oczywiście dajmy na niej shock mod, żeby szybciej się upgrade'owała. Dlaczego w tej grze tak bardzo łatwo się upgrade'uje broń? Nie rozumiem tego. Znaczy, nie mówię, że to nie popieram, ale tylko, że po prostu tego nie rozumiem. Dlaczego w tej grze to jest tak łatwe, a w innych to coraz bardziej utrudnili? Może dlatego, że stwierdzili, że ej, hello, gra była za łatwa? Więc dlatego nikt praktycznie no one cares about it. Proszę, że czasami mówię tak po angielsku kompletnie, ale no niektóre po prostu zwroty jak dla moje lepiej brzmią po angielsku niż po polsku i tłumaczenie ich jak na moje jest po prostu okropne. Znaczy nie okropne w sensie, że proces jest do pupy, ale po prostu to już nie brzmi aż tak epicko. No i dobra, kolejna. Aha, wspinanie się na wieżę mocy, jak to tutaj nazywają. No, już. O, szty w mordę, ile ona damage ma? Ha! Aria moc. Co to robi? Aha, czyli innymi słowy większa eksplozja jest. Czyli bonus dla mnie, bo większy wtedy damage jest. Co się przekłada na to, że szybciej mogę ewoluować broń. Boże, ewoluować, jak Pokémony gra. W sumie fajnie by się sobie było wreszcie tak zrobić dla sobie z Pokémonem. Kiedyś trzeba będzie zrobić. Pokémony bardzo fajna seria, polecam, a w szczególności Yellow. Moja ulubiona gra z Pokémonem. Pokémon Yellow. Fajne glitche tam są. I w ogóle. Ja nie mogę, ja już mogę ich po prostu tak. O, bo nic za nich nie zostaje nawet. O! To nie było celowe! Przepraszam. Wyskakuje po prostu bomba na mordę. Ja nie mogę. To było okrutne. Nawet jak na mnie. Te wilkołaki później się też pojawiają, ale to na inną historię. To jest historia na inny moment. O. Zajmę sobie tego obliteratora polepszył. Lol, dlaczego ja nie do tyłu, bo wtedy raczej wręcz przeciwnie, coraz bliżej daję te bomby wszystkie. Nie, to jest złe. Ja tego nie lubię. Nawet bez kurcza go pokonałem. To jest smutne. Aha, otworzyło mi się przejście, więc chodźmy tutaj. Holish! Okej, okay, tego nie pamiętałem, przyznam. Jestem troszeczkę zaskoczony. Więc, no. Gatemet. W sumie, po co ja mam się z tym piach dzielić? Już wyleveluję przynajmniej to na level 6. Albo na level 9 to było maksymalnie. Kurde, już nie pamiętam. Na serio, dawno grałem w tą grę. Ja nie chcę się sprawdzać na moim serwie osobistym, bo no tam już mam wszystkie na 99 poziom, więc tam nie sprawdzę już. Tak zbytnio. Ale no, jakoś by można to sprawdzić. W sensie szkoda, że nie ma żadnego achievementa za to, że zdobyliśmy na wszystkich broniach 99 poziom. Chociaż aż sprawdzę to przy was, żeby nie było. Gdzie to było? Kurde, teraz to kompletnie zmieni. Deadlocked. Bla, bla, bla. Aha, czyli na level 10 jest maksymalnie. I później...
Później już nic. No, tak trochę pupsko. Dobra, challenge complete, teraz sam wspinam się na tą całą wieżę. Double jump nie zadziałał. Wow! Dobra, easy. Wow! Ciut za szybko to możliwe, że zrobiłem. No i nie pykło, że tak to nazwę. Tu chyba szczek my powinien mieć na matę. A więc no trochę mi zajmie levelowanie tych broni. Nie wiecie co, będę chyba tego arbitera używał, bo on ma najwięcej damage'a, po prostu epicki jest. Nie! Serio? Tak, tutaj przedstawiane nam są nowe platformy, jakimi są platformy o nowych, nie wiem, kolorach podświetlenia. Zielone się nie ruszają, to są nasze bezpieczne pola, na których możemy stać ile nam się żywnie podoba. Pomarańczowe, które nigdy nie wiemy, które tak by naprawdę się chowają, a które nie. I fioletowe, które bodajże spadają, z tego co pamiętam, tak. To chyba na tyle, jeszcze są nie, czerwone chyba nie ma. Aż mi się Undertale przypomina. Brązowe? Nie ma brązowych. No i to już tylko musimy powalczyć sobie. Jak za starych dobrych czasów trzeba tu szybko strzelność polepszyć. To jest niedobra szybko strzelność. Teraz Obliterator. Kurde, to jest trudna nazwa do powiedzenia, uwierzcie mi. Jeżeli ktoś umie ją wypowiedzieć, to niech powie ją 10 razy bardzo szybko. Jak powie to bezbłędnie, to ma ode mnie subskrypcję. Ale musi to nagrać. Pa. No nie, że taki cwaniaczek się znajdzie, który sobie po prostu napisze. Powiedziałem taki. No i dostałem nowy kostium. Znaczy nowy armor. Ishar. Orksan. Selling cigarettes to children, Ratchet went on to pilot a tanker ship for Zexxon. A week later, Ratchet got drunk and crashed his tanker into the ocean world of Equados. Who can forget these graphic images of baby seers smothered in radioactive waste? Little Coco never had a chance. How could you? What did little Coco ever do to you? What? Al, how can you believe these ridiculous lies? No. I was just, you know, I mean... Come on, guys. We need to get out of here before we all wind up dead. What's the plan? I have been chatting with a tech droid on the operations level. She may be able to provide the blueprints for these deadlock collars. That's great! But we must be very careful. Vox has eyes everywhere. Ten głos. Dobra, więc zobaczmy, czy coś jest nowego. Tutaj nope. W ogóle to znalazłem tutaj. Nie wiem co, ale prawdopodobnie. Ale no. Nie wiem do czego by się to mogło przydać, ale. Znalazłem możliwość wejścia tu. O. Można być fajnie. Zobaczmy, czy coś może się nowego blokowało. Może Klank coś od nas chce. Thorned cheese is more dangerous than your combat bots. Bring them back to my shop and I'll give them some upgrades. Co? A jak spadniemy, to zostajemy przewróceni tutaj. Zaraz, czy on teraz mi powiedział o upgrade'ach i teraz będą te upgrade'y? Nie. Tak, jestem żywy jeszcze. W sumie jeszcze ani razu nie zginąłem tutaj. Ale to by było na tyle w tym odcinku, więc zobaczymy się w następnym tygodniu. Ja się zaraz biorę na nagrywanie SA2. No i cóż, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć, pa pa!